Ewangelia Mateusza, 18 rozdział. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając: kto też jest największy w Królestwie Niebios? A On, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie narodzicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży jak dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmuje jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu powieszono u szyi kamień łyński i utopiono go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Jeżeli więc ręka twoja albo noga twoja się gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi, być wrzuconym do ognia wiecznego. A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Jeszcze może ze Starego Testamentu, z 5 Księgi Mojżeszowej, 6 rozdział. Święta Mojżeszowa, 6 rozdział, 1-9 wersetów. A to są przykazania, ustawy i prawa, których Pan wasz Bóg nakazał was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść. Abyś był przejęty czcią dla Pana, Boga Twego, przestrzegając po wszystkie dni Twego życia wszystkich Jego ustaw i przykazań, które ja Ci dziś nakazuję, Twoim synom i wnukom, i abyś żył długo. Słuchaj ich, Izraelu, i starannie je wykonuj, aby Ci się dobrze powodziło i abyś się rozmnożyli bardzo w ziemi opływającej mleko i miód, jak Ci przyrzekł Pan Bóg Twoich ojców. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będzie wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz się wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił. Przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się stawić, przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą je jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. Przeczytaliśmy znane fragmenty Słowa Bożego. Nawet bardzo dobrze dla nas wielu. Myślę, że na tej sali nie ma ani jednego ojca czy matki, które nie chciałoby, aby ich dzieci były zbawione. Mam świadomość, że
Taka rzecz jest zadomowiona w sercu każdego rodzica. Powstaje więc pytanie, czy możemy cokolwiek zrobić, aby się to stało? Czy my jako rodzice również w pewnym sensie bracia i siostry, którzy są w miejscowym zgromadzeniu, ale przede wszystkim rodzice, bo do nich jest skierowane to słowo, czy mogą cokolwiek zrobić, aby ich dzieci były zbawione? Jaka byłaby odpowiedź nasza dzisiaj teraz? Myślę, że tak. Następne pytanie, które się rodzi, czy jako rodzice możemy zrobić wszystko, aby nasze dziecko było zbawione? Jaka byłaby odpowiedź? Nie możemy zrobić wszystkiego. I to z tego powodu, że kiedy dziecko dorośnie, kiedy dziecko staje się już samodzielne, kiedy ma świadomość swojego grzechu, wtedy ono samo musi podjąć decyzję. Najważniejszą decyzję swego życia. Więc chcemy, żeby dzieci nasze były zbawione. Na pewno nie jest to jakaś taka górnolotna myśl. Na pewno nie jest to jakieś życzenie powierzchowne, ale jest to życzenie naszych serc, serc rodziców, które chcą, aby ich dzieci zostały zbawione. W tej myśli chciałem dzisiaj powiedzieć parę słów odnośnie tego tematu, bo to, że rodzice chcą, aby ich dziecko było zbawione, czy dzieci, jak jest ich więcej, to jeszcze nie załatwia sprawy. Są pewne rzeczy, które mamy przed Bogiem, które powinniśmy spełnić. Nie można tak tylko chcieć i nic więcej. Powinniśmy patrzeć na Słowo Boże i to, co Bóg do nas mówi. Pan Jezus, kiedy był na ziemi, to zasadniczo tak ostrzej wypowiadał się przeważnie w kierunku faryzeuszów, uczonych w piśmie, których nazwał jak obłudnicy. To było poważne, takie radykalne stwierdzenie. Ale też kiedy zwracał się do ludzi, to też niejednokrotnie używał takich troszkę mocniejszych słów. Mówiąc, kiedy było to nakarmienie wielu tysięcy, to mówi, poszliście za mną, bo nasyciliście się tym chlebem. To z tego powodu poszliście za mną. Ale na krótko tylko. Natomiast nie znajduję nigdzie, w żadnym miejscu Słowa Bożego, aby Pan Jezus kiedykolwiek zwrócił się ostro do dzieci. Nigdy. Jest wiele, wiele miejsc powtórzonych też w Ewangeliach, gdzie Pan Jezus był bardzo zainteresowany dziećmi, ale również miał takie serdeczne podejście do nich, takie miłe, takie dobre. I właśnie tu jest w tej Ewangelii Mateusza jedno z takich zdarzeń. Uczniowie przychodzą do Pana Jezusa i zadają Mu pytanie. Takie trochę dziwne pytanie. Kto jest największy w Królestwie Niebios? Dlaczego nie pytali, kto jest najmniejszy? Kto jest największy? Przeważnie ludzie dążą do tego, aby być wielkim, aby być na przodzie, aby mówić, kto tu rządzi.
Pan Jezus na to pytanie odpowiedział bardzo poglądową lekcją. Bardzo poglądową lekcją. I tą lekcję tutaj mamy napisaną. Kto jest największy w Królestwie Niebios? Od drugiego rozdziału wiersza czytaliśmy, przepraszam, że On przywoławszy dzieci postawił je wśród nich. Jeżeli przywołał dziecię, no to jest takie prawdopodobieństwo, że dziecko potrafi już chodzić. Ile miało lat, nie wiemy. Ale było na pewno z tych mniejszych. Takich też mamy pośród nas. I teraz Pan Jezus mówi takie zdanie. I rzekł, trzeci werset, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Bardzo radykalne stwierdzenie, prawda? Ale ta lekcja miała wówczas uczniom Pana Jezusa, a dzisiaj nam uświadomić bardzo ważne rzeczy. Za chwilę wydobędziemy z tego pewnie ważne wątki, ale zanim do tego dojdziemy, Pan Jezus mówi, jeśli się nie nawrócicie, powstaje pytanie, czy uczniowie wówczas, gdy się to działo, byli jeszcze nie nawróceni? Nie o tym mówi to słowo. Pan Jezus, to chyba w Ewangelii Łukasza 22, mówił do Szymona takie słowa, do Szymona Piotra. Szymonie, oto szatan wyprosił, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, podaję nam nasze tłumaczenie, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci twoich. To słowo nawrócisz jest takie trochę niefortunnie użyte w tym miejscu. I tu nie chodzi o nawrócenie w sensie zmiany życia, wyznania grzechów. Nie to nawrócenie. Sprawdzałem to w wielu różnych tłumaczeniach, na pewno oryginał też o tym mówi, gdy chodzi o Szymona Piotra, a ty, gdy się kiedyś wrócisz, czyli idziesz pewną drogą i z tej drogi będziesz musiał zawrócić, wrócić na właściwą drogę. I tak się też stało z Szymonem Piotrem. Ale nie chcę tego wątku rozwijać w tej chwili, za daleko, bo ten czas szybko biegnie zawsze, ale chodzi o to, co tutaj jest napisane, jeśli się nie nawrócicie. Czyli musicie zawrócić z tej drogi waszych myśli, kto jest największy, ale stać się jak te dzieci. I nie chodzi tutaj o to, bo przecież dzieci przecież mają, cóż takie trzyletnie dziecko, co ono może wiedzieć? Jego wiedza jest przecież mała. Jak ono może wierzyć? Czy możemy to w ogóle rozstrzygnąć? Tu nie o to chodzi. Ale chciałbym tutaj z tego fragmentu pokazać trzy ważne wątki, które nam odpowiedzą na to pytanie. Jeśli się nie staniecie, jak dzieci? Pierwszy wątek taki mamy już w tym piątym wersecie, gdzie pisze, a kto przyjmuje jedno takie dziecię, w imię moje mnie przyjmuje. Kto przyjmuje jedno takie dziecię. Mamy pośród nas bardzo wielką rozbieżność wieku. Mamy tutaj brata, który już dochodzi do 80. Mamy brata, który jest nieobecny, który jest po 90 latach życia. Jeszcze inni, 70 parę lat. Ale mamy wśród nas też małe dzieci. Jednych jest bardzo dobrze słychać. I może niektórzy mówimy, lepiej jakby nie było, bo by nie przeszkadzały nam przynajmniej. Zła myśl, kochani. Wiemy, słyszymy to, że nieraz te dzieci trochę hałasują, może w najmniej odpowiednim momencie.
ale ich miejsce jest tutaj. Nie gdzieś na boku. Niektórzy organizują w tym czasie szkółkę niedzielną dla dzieci. I tak wychodzi nauczyciel, czy dwóch, czy siostry, wychodzą dzieci. Jest spokój. Ale jakim kosztem? Szkółka to nie jest zgromadzenie, a obecność dzieci tutaj, kiedy się zgromadzamy, jest nieodzowna. Jest konieczna. Pan Jezus mówi, kto przyjmie jedno takie dzieci, jedno. Więc pierwszy bardzo ważny aspekt tego, co Pan Jezus mówi, jeśli chodzi o dzieci, jeśli się nie stajecie te dzieci, to jest tutaj. Kto przyjmuje jedno takie dzieci? Przyjmujmy dzieci. Dziecko jest szczere. Bardzo szczere. Jak to mówimy nieraz, szczery do bólu. I niejednokrotnie wypowiedzi dzieci nas nawet troszeczkę deprymują, kiedy wypowiedź dziecka jest wśród dorosłych i mówi o atmosferze rodzinnej, czy co się dzieje w domu. I taki czterolatek czy pięciolatek mówi, a mamusia z tatusiem to się wczoraj kłócili i krzyczeli na siebie. Co to jest? Szczerość. Dziecko jest szczere. Ono myśli i mówi. A jak my postępujemy? Nie wszystko mówimy. Zresztą nie wszystko trzeba powiedzieć. To też jest prawda. Ale my mamy coś innego. Na przestrzeni lat, które przeżyliśmy, posunęliśmy się już w wieku dalszym, mamy już po kilkadziesiąt lat. I myślę, że zgubiliśmy coś po drodze. Zgubiliśmy szczerość. A dziecko jest szczere. Jeśli nie staniecie jak te dzieci, Pan Jezus mówi, nie możecie wejść do Królestwa Bożego. Szczerość jest charakterystyczna dla każdego dziecka. I to w moich oczach jest cudowne. To nas czegoś uczy, że my, dorośli, musimy mieć poprawność. To nie byłoby poprawne powiedzieć to czy tamto. Niektórzy mówią tak, szczerze mówiąc o czymś. Czy to oznacza, że można też i nie szczerze mówić, tak? Niekoniecznie. No ale tak się wypowiada, szczerze mówiąc. Więc my dorośli myślimy, kombinujemy w sercu, powiedzieć, nie powiedzieć, chociaż jesteśmy przekonani do takiej sprawy, ale nie powiadamy tego. Ja teraz nie chcę mówić, że mamy mówić wszystko i zawsze. Nie o to chodzi. Powinniśmy być rozważni, jeśli chodzi o te rzeczy. Ale tutaj Pan Jezus wyraźnie nam wskazuje na tą rzecz. Po drugie, dziecko jest ufne. Dziecko ufa rodzicowi, dziecko ufa matce, dziecko ufa ojcu. Dziecko bardzo łatwo ufa nawet poznanym tutaj wśród nas, braciom, siostrom, wujki, ciocie, dziadki i tak dalej. Więc dziecko jest ufne. To też ważna cecha dziecka. Ono ufa. Jeżeli zdarzy się nam nadwyrężyć zaufanie dziecka, to bądźmy ostrożni, bo to będzie dla niego bolesne. Nie obiecujmy mu rzeczy, których wiemy, że nie zdołamy ich spełnić. Mam trzech wnuków. Każdy jest inny. Wszystkie kocham. Każdego inaczej. Ale moja żona, która ma bardzo szerokie serce, kocha ich właśnie tym sercem. I nieraz się zdarza, raz się zdarzyło, że najstarszy usłyszał od babci, że ona przyjdzie po południu w danym dniu do niego.
Zresztą tam często chodzi. Ale w tym dniu nie przyszła. I teraz mama, obserwując Filipka, widziała, że jest taki niespokojny. Że ciągle pyta, kiedy babcia przyjdzie. A dlaczego? Bo babcia obiecała. Następnego dnia wnuczek zadzwonił do babci i zadał jedno pytanie. Babciu, czemu nie przyszłaś? Słuszne. Dobre pytanie. I chociaż babcia to potem już zrekompensowała mu tą nieobecność i nie powiedziała tego, że tak górnolotnie, jak to się mówi, z powietrza, ale były rzeczy, które nie pozwoliły im potem jej pójść w tym dniu. Ale to dziecko miało zakodowane w sercu, że babcia przyjdzie. Tym bardziej, że zawsze przychodziła, jak coś powiedziała. Nie chciałbym tutaj babci cokolwiek przytykać, bo to nie o to chodzi, ale widzimy, dziecko ufa. I to bardzo mocno ufa. Dlatego też nigdy nie obiecujmy dzieciom czegoś, że wiemy, że nie spełnimy tego. Lepiej nic nie mówić. Lepiej nic nie mówić, niż obiecywać, a potem nie spełniać tego. Po trzecie, dziecko jest zależne. To niezwykle ważna cecha. Dziecko nie może funkcjonować samodzielnie. Ci wszyscy, którzy macie swoje małe dzieci, wiecie o tym doskonale. Dziecko nie może funkcjonować samo. Po prostu by normalnie umarło. Więc jest zależne. Od kogo? Przede wszystkim od matki i ojca. To jest piękne wskazanie dla nas, starszych, którzy jesteśmy dziećmi Bożymi, na zależność naszą od ojca. Więc trzy cechy. Po pierwsze szczerość, po drugie ufność, po trzecie zależność. I Pan Jezus mówi, i nie staniecie się jak dzieci. Więc przyjmujcie dzieci. Przyjmujcie dzieci. Może nieraz to dziecko jest trochę głośne na tym zgromadzeniu. Może nieraz myślimy sobie w sercu, normalnie przeszkadza. Może lepiej by go tu nie było. Wyrzućmy te myśli. Wyrzućmy te myśli. Tam w tej chwili to dziecko coś mówi. Ale mnie to nie przeszkadza. Może i was tak zanadto nie rozprasza, bo ja mówię głośniej niż on. Ale to, co powinniśmy w naszych sercach, to fakt, że to dziecię, ono tutaj jest niezbędne. Wiecie, jakie jest odczucie, kiedy zgromadzamy się w tej pierwszej godzinie, godziną na chleba i ktoś się modli, wszyscy mówimy amen i ten półtora roku dzieciak słyszę, mówi amen. Czy on zrozumiał tą modlitwę? Absolutnie nie. Ale on się uczy pewnej zasady, pewnej rzeczy, którą potem będzie świadomie wypowiadać. Więc po pierwsze, Pan Jezus naucza nas, dzisiaj też również wszystkich rodziców nas, że powinniśmy dzieci przyjmować. Po drugie, czytamy w wersecie 6, kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie. Czy ten malec wierzy w Pana Jezusa teraz, półtora roku, czy więcej troszeczkę? Trudno by było to tak określić, że i odpowiedzieć tak. Ale my patrzymy z perspektywy własnej, z nas, ludzi dojrzałych, z nas, którzy rozumiemy rzeczy Boże. Ale to dzieciątko nie zna tego. A jednak Pan Jezus mówi, którzy wierzą we mnie. Nie możemy oceniać wiary dziecka według naszych kryteriów. Kryteriów ludzi dojrzałych. Kryteriów ludzi dorosłych, kryteriów ludzi, którzy są już 50 lat we wierze. Tego nie możemy robić. I teraz
następuje jedna z najbardziej radykalnych wypowiedzi Pana Jezusa. Lepiej mu by było, aby do jego szyi zawieszono kamień, to jeszcze młyński dodatek, i utopiono go w głębi morza. Kochani rodzice, wiele mówimy przy dzieciach rzeczy, których nie powinniśmy robić. Pamiętajmy o jednej sprawie. Macie w swoich domach psychologów. Oni nie mają świadectwa waszej uczelni. Nie są magistrami psychologii. Ale dzieci są psychologami. One wszystko ściągają jak magnes. Każdą wypowiedź. Już wielu z was rodziców zauważyło, że rozmawiacie, czy żona z mężem, czy odwrotnie, na jedno wychodzi, czy ktoś może jest. Dziecko małe obok układa klocki. I w pewnym momencie wchodzi w naszą rozmowę. Jesteśmy osłupiali. Czy to dziecko rejestruje? Okazuje się, że tak. Ono jest zajęte swoją zabawą, ale słyszy waszą rozmowę. I bardzo dokładnie ją analizuje. I zadaje nam pytanie, że stajemy osłupiali. Więc starajmy się przy dzieciach zachowywać rozważnie. Można by wiele rzeczy jeszcze mówić negatywnych, ale chciałbym się skupić na rzeczach pozytywnych, jeśli chodzi o nasze zachowanie względem dzieci. O rzeczach pozytywnych. Dlatego też otwórzmy teraz ten przeczytany fragment, znany fragment z Piątej Księgi Mojżeszowej. Piąta Mojżeszowa 6. Przeważnie, kiedy mówi Piąta Mojżeszowa 6, to zaraz dopisujemy 7. 5, 6, 7. I to jest takie łatwe do zapamiętania, gdzie w 7 napisane jest, będziesz wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił. I to wszyscy znamy. Ale ten 7 werset poprzedza 6 jeszcze. I w tych 6 wersetach coś jest napisane do nas. Do nas rodziców. Zanim będziemy wpajać to swoim synom. I chciałbym tutaj zauważyć w tych 6 wersetach 6 rozdziału przynajmniej 4 ważne wątki. W pierwszym wersecie czytaliśmy, a to są przykazania, umowy i prawa, których Pan wasz Bóg nakazał was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawicie, aby ją posiąść. Abyście je pełnili. Więc tu nie jest coś, że zakładamy ręce, chcemy, żeby dziecko było zbawione. Może wpajamy, może jeszcze nawet. Ale pierwsza rzecz, która tu się pojawia w tym fragmencie, jest do nas napisana. I do was, rodzice. Pierwsze to będziesz to pełnił. Będziesz wypełniał słowa, które ja wam nadaję. Więc to jest zobowiązanie. To jest pierwsza bardzo ważna kwestia, gdy mówimy, będziesz je pełnił. W drugim wersecie mamy drugi aspekt tego, co powinniśmy czynić i co jest pozytywne, to napisane jest, drugi werset, abyś był przejęty czcią dla Pana, Boga. Być przejętym czcią dla Boga. Inne tłumaczenie, gdy przeglądałem różne, mówi, abyś był przejęty bojaźnią. Czy nasze dzieci, kiedy tu przebywamy, owszem, w jaki sposób to zauważają, ale czy widzą na pewno, że jesteśmy przejęci czcią dla Boga naszego? Że jesteśmy przejęci bojaźnią dla naszego Boga. Czy dzieci to zauważają? I czy to
jest w naszym życiu. Nie tylko tu na tym miejscu, ale wszędzie. Trochę skracając, bo czas nam ucieka. Trzeci aspekt tego pozytywnego oddziaływania jest zawarty w 5 wersecie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Więc trzecia rzecz. Miłość Boga. Zasadniczo to wszyscy odpowiemy, rodzice też, że przecież miłujemy Boga. Jakżeż by inaczej mogło być? Czyż nie? Czy to, że Bóg, czy Pan nasz nas wpierw umiłował, no to my też odpowiadamy miłością. Ale jednak zastosowanie tego w praktyce już bywa trudniejsze. Niezależnie od tego jest napisane, że będziesz Pana Boga Twego miłował. I to jest trzeci aspekt tych pozytywnych oddziaływań rodziców na dzieci. I jeszcze czwarty aspekt, w 6 wersecie. Niechaj słowa, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twojej nowej Biblii. Nie. Będą w Twoim sercu. To niezwykle ważna rzecz, kochani, kiedy to słowo do nas przemawia, kiedy przemawia do rodziców, w tej kwestii przede wszystkim, ale nawet i ogólnie dla nas jako wierzących. Niechaj słowa, które Ci dzisiaj nakazuję, będą w Twoim sercu. Gdybyśmy otworzyli na przykład list do Filipian, Nowego Testamentu, jedno słowo. Przepraszam. Znaczy Kolosan. List do Kolosan 3. Te 16 werset czytamy. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was. W naszym wnętrzu. W naszym nowym człowieku. Niech mieszka w was, w waszym wnętrzu. Tak trochę niech mieszka, albo jakoś tak płytko, tak? Nie. Niech mieszka w was obficie. Obfitość, obfitowanie. To jest piękne słowo, które lubię. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. I potem jest dalej wymienione, co mamy czynić. Psalmista mówi, chyba w psalmie 119, w sercu swoim przechowuję słowo Twoje. Otworzymy to. Psalm 119 i werset 11. W sercu swoim przechowuję słowo Twoje. Gdy coś przechowujemy, to jest nam to cenne, prawda? Gdy coś musimy ukrywać, coś, co jest dla nas wartościowe, to właśnie serce, jeśli chodzi o Słowo Boże, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Na pewno tych wersetów można czytać dziesiątki, setki, ale tak jak tutaj mówi Bóg do Izraela, niechaj słowa, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. I również do każdego rodzica, do każdego ojca i do każdej matki. Tak jak wówczas, te cztery rzeczy były tak ważne, że po pierwsze, abyście je pełnili, te słowa, czyli wykonywanie, to raz. Drugie, abyśmy byli przejęci czcią, bojaźnią dla naszego Boga. To po drugie. Po trzecie, abyśmy miłowali naszego Boga. To po trzecie. I aby słowa, które Ci nakazuję, były w Twoim sercu. To cztery.
cztery ważne aspekty, cztery ważne punkty, jeśli chodzi o nasze zachowywanie jako w tym przypadku rodziców. I dopiero teraz przychodzi werset siódmy. Kiedy to wszystko będzie nam jasne, kiedy to wszystko pojawi się w naszym życiu, dopiero wtedy będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił. Widzimy, jak to jest ważne, jak precyzyjnie Słowo Boże się wyraża, jak poucza nas całą cierpliwością Bóg, co mamy robić. A nasze dzieci są nam cenne. Są nam cenne. Czy łatwo jest wychowywać dziecko? Nikt nie powiedział tego, że jest łatwo. Jest trudno. Niekiedy bardzo trudno, ale to nie oznacza, że jest to niemożliwe. Dzisiaj dzieci karmione są różnymi, że to tak nazywam, śmieciami. Żadna matka ani żaden ojciec, jeżeli jest rozumny, nie poda dziecku nieczystości. Ale czy tak jest również w duchowym życiu? Czy kiedy mamy w swoim domu dzieci, czy nie karmimy ich przypadkiem jakimiś nieczystościami? Teraz dalej idąc jeszcze tego krótko, bo nie będę wszystkiego rozważał, to czas jest tak krótki. Będziesz się wpajał w Twoich synów i będziesz o nim mówił. Na pewno rodzice znają przypadki na swojej własnym doświadczeniu, że są tak zwane dzieci niejadki. Są takie? Są na pewno. Jeżeli były, są i na pewno będą. No nasze wnuki akurat nie mają tego. Po niektórych to bardzo dobrze widać nawet. Ale są takie dzieci, które trudno jest nakarmić. I teraz tak, jeśli dziecko nie chce współpracować, to jak go nakarmić? Nie chce. Nie będzie jadło, a powinno. Więc mama stosuje różne metody. Za mamusię, za tatusia, no dobra, dwie łyżeczki zjadł, no ale jeszcze trzeba więcej. No to za babcię, no to jeszcze jedna. I tak w końcu trzy łyżeczki, albo cztery zjadł. Niejadek. Trudno jest współpracować, czyli spowodować, żeby to dziecko zjadło to, co powinno zjeść. Jeszcze trudniej, kochani, wierzcie, jeszcze trudniej jest dziecku wpajać duchowe rzeczy. Jeszcze trudniej. Ale czy jest to niemożliwe? Jest to możliwe. I teraz dalej, choćby nawet weźmiemy, przebywając w Twoim domu. Dzisiaj jesteśmy tu w tym miejscu. W pierwszej godzinie uwielbialiśmy Pana, przypominaliśmy sobie Jego śmierć, sławiliśmy Go za to wszystko. I tu raz na tydzień przychodzimy. Ale Bóg mówi co innego. Przebywając w swoim domu. Drodzy rodzice, stawiam dzisiaj wam to ważne pytanie. Czy Słowo Boże jest czytane codziennie w waszym domu w obecności waszych dzieci? Codziennie. Czy przesadzam? Musimy, wiem, że może serca niektórych dygocą, ale to jest poważne pytanie. Ile razy zaniedbujemy tego? Włączamy laptop, puszczamy bajki i itd. Wiele innych rzeczy. A o tym, jeśli nie zapominamy, to już tylko tak szybciutko przed snem, 5 minut, żeby tylko było załatwione. Nie. Wykorzystujmy każdą okoliczność. Wykorzystujmy każdą sposobność, kochani, żeby Słowo Boże wpajać i mówić w waszym domu. Dzisiaj jest wiele alternatywnych rozwiązań, żeby dziecko było zajęte. Ale uczulam jeszcze raz, nie karmmy naszych dzieci śmieciami. Nie podawajmy im nieczystości.
rozwymiotują. Podawajmy im żywe Boże Słowo. Ten pokarm, który zaprocentuje. Jeżeli idziemy na zgromadzenie z naszym dzieckiem, to one mówią, idziemy jutro na zgromadzenie, meldują mi moi wnukowie. Ale mówmy im więcej. Po co idziemy na zgromadzenie? Mówmy im o Zbawicielu. Nauczajmy ich tego. Wpajajmy im to codziennie. Żeby wiedziały nie tylko, że jest niedziela i pójdziemy na zgromadzenie, ale po co tam idziemy? Jest tu wiele wyliczonych rzeczy, które powinniśmy czynić, ale nie ma na to w tej chwili czasu, żeby dalej rozważać. Powrócimy do Ewangelii Mateusza, ten 18 rozdział. Zauważyliśmy dwa ważne pouczenia, które Pan Jezus pokazuje w tej lekcji poglądowej uczniów. A dzisiaj Pan Jezus pokazuje to nam, przez swego Świętego Ducha i przez Jego Słowo, pokazuje nam, jak to powinno wszystko przebiegać. I co powinniśmy z naszymi dziećmi czynić, chcąc, aby były zbawione. Więc po pierwsze, mówiliśmy o tym, przyjmujcie dzieci. Przyjmujcie. Nie izolujmy w żaden sposób. W żaden sposób nie izolujmy. Ale przyjmujmy je. Nie wiem, czy kiedyś zdarzały się takie sytuacje, żebyśmy mieli wśród nas na zgromadzeniu dzieci roczne, półtora roku, kilkanaście miesięcy, parę miesięcy. Jakoś nie było takiego czasu. Dzieci musiały dojrzeć, kiedy miały już siedzieć spokojnie, kiedy potrafiły wysiedzieć tę godzinę przynajmniej, wtedy dopiero mogły iść do zgromadzenia. Nie. I nie myślmy, że one nam przeszkadzają. One są wśród nas. Mamy je przyjmować. Po drugie, mówiliśmy o tym, kto zgorszy jednego z tych małych. Zgorszyć to znaczy inaczej przyczynić się do jego upadku. Rzucić kłody pod nogi. To jest niezwykle ważna rzecz, którą powinniśmy dzisiaj sobie przyjąć. Więc zgorszyć oznacza być przeszkodą. Nie bądźmy w żadnej mierze dla dzieci przeszkodą. Nasze życie nieraz jest nieuporządkowane. Jesteśmy zagonieni różnymi pracami, od rana do wieczora. Dzieci gdzieś tam są na boku. One potrzebują nas. Potrzebują was, rodzice, abyście mieli kontakt z nimi. Jak najwięcej. Ile tylko to jest możliwe. Ja wiem, że dzisiaj jest taki czas, że ciągle gdzieś się zapędzamy. Spirala tego czasu tak się napręża, że człowiek już nie wie w końcu, jak się nazywa, tak? Nie. Mając dzieci pod naszym dachem, poświęcajmy im czas. I nie gorszmy. Nawet jednego z tych małych, mówi Pan Jezus. To jest drugie, czyli być przeszkodą. Nawet może nieraz nie wiemy, w jaki sposób postąpiliśmy i rzuciliśmy jakąś kłodę temu dziecku. Dzieci są bardzo wrażliwe. Wiem, że słucha mnie dzisiaj psycholog. Na pewno wyciąga jakieś wnioski, ale myślę, że nie mam takiej wiedzy jak Agnieszka, no ale coś wiem. Dzieci są bardzo wrażliwe. Dzieci można łatwo kształtować. Ale dzieci są cieniutkie szkło, które można łatwo strzaskać. Wtedy ciężko pozbalać. Albo nawet jest to niemożliwe. I więc te dwa aspekty. Przyjmujcie dzieci i nie powodujcie ich upadku. Żeby nie spowodować upadku tego dziecka. To jest niezwykle ważna odpowiedzialność nas, rodziców. I jeszcze mamy trzecią rzecz zapisaną w 10 wersecie. Jest napisane: baczcie,
abyście nie gardzili żadnym z tych małych. Pogarda dla kogoś jest rzeczą w swej naturze samej zła. Gdy ktoś jest ubogi, no to bogacz będzie nim pogardzał. Jeżeli ktoś jest wykształcony i posiada obszerną wiedzę, nie w jednej, ale w wielu dziedzinach, to może pogardzać tym, który nie ma wiedzy, który nie chciał uczyć, albo w inny sposób nie zdobył jej. Pogarda zawsze może się rodzić w sercu. Ale tu jest skierowane to słowo, baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych. Czy można dziećmi pogardzać? W pewnym sensie tak. W różny sposób. One są małe, takie jeszcze muszą się rozwijać, one nie mają żadnego jeszcze poznania, jeszcze dużo rzeczy robią złych. Czy mamy nimi gardzić? Ponieważ są jeszcze takie małe i nie rozumieją, co to jest głębia Golgoty? Kiedyś pewien brat, nie wiem, czy to było na zachodzie, czy gdzieś w jakimś kraju, w pewnym zgromadzeniu, wypowiedział się tak, też były małe dzieci, które po prostu normalnie przeszkadzały. Tak w jego rozumieniu to wyglądało. I mówi tak do drugiego brata, starszego, dużo starszego. Przecież to dziecię dwuletnie, czy ile tam ono ma, jak ono może rozumieć Golgotę? Jak może rozumieć krzyż? Nie mówiąc już o głębi tego wszystkiego. Powinno być odizolowane. Tak radykalnie powiedział ten brat. A ten starszy zastanowił się chwilę i powiedział tak. Przeżyłem 80 lat. Tyle mam już. Prawie 60 lat jestem z Panem. I do dzisiaj nie pojmuję głębi Golgoty. Kto może pojąć i zgłębić to, co niezgłębione? Kto z nas? Gdzie jest taki człowiek? A to dziecię, ono inaczej reaguje. Ono w tej chwili jest zainteresowane sobą i jeszcze przeszkadza mamie. Może niektórym z was. A to nie o to chodzi. Nie możemy nim pogardzać. Tak naucza nas Pan Jezus. Więc mamy trzy ważne pouczenia wynikające z tej lekcji poglądowej, którą Pan Jezus dał swoim uczniom. Po pierwsze, przyjmujmy dzieci. To jest też ważna, bardzo ważna kwestia. Następnie, po drugie, nie spowodujmy ich upadków. Nie prowadźmy ich do upadku. Nie rzucajmy ich na kłody pod nogi przez nasze zachowanie, nasze życie. Po trzecie, jak mówiliśmy, nie gardźcie nimi. To jest również bardzo ważne pouczenie. My wszyscy, nie tylko rodzice, to się tyczy również nas, tam byli uczniowie w tym miejscu. I myślę o tym, kto jest największy w królestwie. Więc Pan Jezus mi pokazał, ta osoba, to dziecię, które stoi wśród was, ono jest największe. Bracia i siostry, dlaczego o tym dzisiaj mówię? Z różnych względów. Przede wszystkim, abyśmy mieli jasne pojęcie o tym nauczaniu i abyśmy jako rodzice przede wszystkim zdawali sobie sprawę z odpowiedzialności naszej. Żeby nie poświęcać dzieciom tylko okruchy naszego czasu. Bo tak nieraz jest. A potem jest mnóstwo, setki tysiące spraw innych, ważniejszych, a temu dziecku dajemy okruch, albo śmieć najlepiej podajemy. To jest ważne również z punktu widzenia dalszych pokoleń.
te dzieci będą dorastać. Już kiedy zaniedbamy okres dziecięcy, wiek 5, 6, 8, może jeszcze 10 lat, to to dziecko nasiąka atmosferą domu rodzinnego, to dziecko nasiąka atmosferą zgromadzenia, to dziecko coś w sobie gromadzi. Jeśli chodzi o rodziców, to jest to najlepsza inwestycja życia. Wszystko, o czym goniliśmy, co osiągnęliśmy, nie będzie miało znaczenia, kiedy nasze dziecko odejdzie do świata. Takie rzeczy się dzieją. Czy odpowiadając sobie jeszcze raz na to pytanie, czy możemy spowodować, że dziecko narodzi się na nowo i uwierzy w Pana Jezusa? Tak. I w sensie takim, że kiedy ono dojrzeje, to my przez nasze życie, przez nasze postępowanie w rodzinie, w małżeństwie ułatwimy mu tą decyzję. Ono już, jak powiedziałem na początku, musi tak samodzielnie podjąć swoją decyzję. Wcześniej czy później. Jest niemożliwe narodzenie się w domu rodziców wierzących i stanie się wierzącym. Dziecko musi samo podjąć decyzję, kiedy dojrzeje i kiedy przyjdzie na to czas. Więc my, jako rodzice, i my jako wszyscy tutaj zgromadzeni bracia i siostry, możemy się przyczynić do tego, że ta decyzja będzie ułatwiona. Przyszłe pokolenie. Czy to nas absorbuje? Czy to ma dla nas znaczenie? Przeczytajmy na koniec jeden werset z Księgi Sędziów. Księga Sędziów, drugi rozdział, 10 werset. A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co On uczynił dla Izraela. Widzimy konsekwencje ojców. Tamto pokolenie umarło i następne pokolenie nie znało Pana. Jeżeli Pan by nie przyszedł i nasze dzieci, gdyby dorosły, może nadal by się zgromadzały tutaj, ale jakże smutną rzeczą byłoby, gdyby co prawda śpiewały jakąś pieśń, może nawet by czytały z tego słowa. Może by się nawet modlili, ale nie znaliby Pana. Bardzo smutna to jest rzecz, kiedy następne pokolenie pozostawałoby w takim stanie. Dlatego wyciągajmy naukę z tego słowa. Przede wszystkim rodzice. Ja już jestem dziadkiem, no to już jestem stary. Ale wy rodzice, którzy macie pod swoim dachem tych wybitnych psychologów, uważajcie na nich i czyńcie to, co tutaj powiedziane jest w tej lekcji poglądowej, którą Pan Jezus powiedział uczniom. A więc przyjmujcie dzieci, nie róbcie im przeszkód i trzecie, nie gorszcie dzieci. Te trzy ważne sprawy leżą u podłoża tej dobrej komunikacji z naszymi dziećmi, ich wzrostu i naszej odpowiedzialności jako rodziców, aby wszystko mogło się odbywać po Bożemu, aby to, co Pan powiedział, mogło znaleźć realizację w naszym życiu rodzinnym, małżeńskim i domowym.